Siemano, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek z Hellblade'a. Bardzo przepraszam za opóźnienia. To dosyć duże. Wiecie, jak z tym czasem jest. Ostatnio więcej dzieciakami musiałem się zająć niż zawsze, niż zwykle i po prostu wyszło jak wyszło. Przepraszam. O! Kurczę, Hellblade. Dawno nie grałem. 2 tygodnie nie grania w Hellblade'a. Ciekawe, czy ja będę umiał grać w tą grę, w której chodzi o walkę. Czemu nie zrobiłem? Czemu nie zrobiłem? Okej. Ło, panie, ale mi lepiej strzelił. Sam mnie bijesz w flecie. Nie podoba mi się to. Okej. Why suffer the match when the world ahead? The only one that makes any sense. Ten głos jest masakryczny. Przyznajcie sami. Dobra, bierzemy go. Jak się rzucał? Okej, dobra, już wiem. Zwierciadło. Co to było? Uhuhuhu! Ale muza jest nie za dobra? Jaka muza? Spadaj, Zorza. Spadaj, 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 panie. Okej! Spadaj, 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 panie. Uciekajmy stąd. Idźmy stąd. Dobra, niech tak dostanie. Filetujemy, filetujemy. Dziękuję, do widzenia. Poszedł. Okej. O. Ale burza. Pięknie. Tak gra rządzi. Ten klimacik, co? Tęskniłem za tą gierką. Nienawidzę tego głosu, Jezu! Jo. No zginę! To jest normalne? No i dałem dupala. No nie mów, że będę grał zupełnie od nowa. Jaki boss! Mamo! Kurna, filetujemy, filetujemy, dawaj go, rzuta. Boli! Dobrze, przywal w to, głupku. Zginął. Co, drugi taki? Jakie harpagany. Czemu on stoi? Czy my mamy gościa na plecach? Ale Fletcher! Nie rób tego! Okej.
5, szybciej. Przecież to jest przerąbane. Dwóch naraz? Ała, to boli. Weźcie z tym, zróbcie. Zwierciadełko, lusterko, niech się ładuje! No dobrze, że zginąłem. Kurde, no to było takie... Ja zapomniałem, że trzeba E spamować, żeby nie zginąć. Moja wina, moja wina, przepraszam. No i mnie przerzucił, ładnie. Ja się tu rzucę. Idź mi stąd, panie. Weźcie go! Halo! Dobra, teraz już giniesz. Dziękuję. Okej, o co chodzi? W czym problem? Ktoś chciał ze mną porozmawiać? Otworzy te drzwi? Dobra, to się... Boję się tej gry. Naprawdę. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The North tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Hey, jaki ze mnie łoś? A gdzie są napisy, przepraszam bardzo? Halo? Sterowanie nie. Dźwięk? Napisy? Włączone. Czujesz reakcję? Ja to zawsze mam jakieś bugi. No co chodzi? Serio, nie wiem. Nie wiem. Co my tu mamy? Coś otworzyć? Nie. A to? Znowu trzeba się bawić w znaczki. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Już to widzę. Co my tu potrzebujemy? Czekaj. Może tak. Nic, nie? O co chodzi? Czego się tak dziwnie dzieje? A jest coś. A to coś nowego. Jak ja to zrobiłem? To było ciekawe. Te dźwięki są ohydne. Dobra, szukamy znaczków.
Nie bardzo. O, jest. Dobra, jeden znaczek jest. Plus. Drugi. Ale tam można iść, dobra. Zaraz. Zaraz tam pójdziemy. Spokojnie. Weźmy najpierw na górę. Zobaczmy, co się tutaj stanie. Krena jest. Okej, okay, a teraz Asami X. Pewnie trzeba jakoś stanąć pod tym. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Albo jeszcze inaczej. A coś z tym na 100%. Dobra. Schodzimy. I ja bym spróbował. Wygląda jak jakiś sekret, chyba. Nie jestem pewien, ale zobaczymy. Może to jest jakieś tajne miejsce, które jest dodatkowe i nie trzeba tam iść. Czy mi się udało? Czasami w grach zostawiali te sekrety. Szmaczki. Czy tu też tak będzie? Serio? To mam smaczek. To, żem odkrył coś. Coś, czego byście sami nie dali rady odkryć. Shit. Zawiodłem się. Oszukali mnie! Co za cwaniaki. No dobra. Niestety. Nie wiem. Albo złamiłem. Mam wrażenie, że coś tam mogło być. Nieważne. No szkoda. Wielka szkoda. Słyszę te dziwne dźwięki. Martwię się trochę. Schodzimy na dół. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls. High are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold, all is stubble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh. And her face, menacing and grim. Z której mańki trzeba tego X-a zrobić? Trochę wyobraźni, Marcinku. A coś zlamiłem. Oj, ja wam mówię. Coś lamię. Nie, jednak miałem rację, że od dołu trzeba to zrobić. Okej, okay, dobra. No to drzwi otworzyliśmy. Zobaczmy, co dalej. Ojku, ja się boję tej gry. Stresuje mnie strasznie. Sam zaraz dostanę jakieś choroby. Od tego słuchania. Kurde, masakra. No i będzie jakaś walka. Dawaj, rzutek. The gate.
Źródło ciemności. Fuck, jakie dźwięki. Co tam jest? It's coming. That song again. Is it? Tell her. Yes. The source of the darkness. It's coming. This is your moment. Co to jest? Ja też nie mogę na to patrzeć. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. F. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Ja też jestem scared, kurde. Get up. Boję się. Wstawaj. Get up and fight. Jezu. A co tu się stanęło? Chyba się nie udało. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? A stupid Jenny Booth. So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. You failed. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. There. Chore. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory. No, śpiewać? A feeling. Song. It's not real. It's a trick. It's not real. Yep, yes, yeah. Listen to it. She can't give up. Did it? Not like this. It's not real. It's real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? If you stop believing me, Sarah. Rick? Come to me. Please. Dramat. To jest dramat. Mówiłem wam, że my... It can't be him. It's just a trick. It's in your mind.
Z każdą minutą mnie bardziej przyciska ta gra. Jesus. Normalnie masakra. No ręka troszeczkę już tam się skaziła. Do łokcia doszło. Boję się. Byśmy mieli połowę życia? Nie wiem. O, idzie coś. Myślę, że triki to są. Sztuczki magiczne. Oh my god. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbal, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out on the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Piękny świat, bardzo piękny. Romantyczny nagra, naprawdę. Opowiadająca w niesamowitej miłości. Nieźle zraniona. Powiem wam szczerze, że tak się wkręciłem. Chciałbym wiedzieć, co się dalej stanie. Idealny moment na zakończenie odcinka. Wiem. Konuto. Trzymajcie się do następnego. Postaram się w tym tygodniu wrzucić jeszcze. Trzymajcie się. Do zobaczenia.